Jak to jest być gwiazdą rocka? Nie zna życia ten, kto się nigdy nie zastanawiał. Rockstar Life Simulator. Miałem już biznesy. Osiągnąłem ogromny sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, której się nie dotykałem, we wszelkich symulatorach, które były na kanale ogrywane, więc teraz trzeba zabrać się za show biznes. Prawdziwy show biznes. Jesteśmy w tej chwili na żywo. Wbijajcie na strumyki co wieczór. Wszystkie linki znajdują się na dole. A jak nie macie czasu, to zostawcie chociaż łapeczkę w górę, ok? Bo jak dużo łapek w górę, dużo wyświetleń, to wtedy też kontynuacja będzie jak najbardziej na YouTubku. Nowa gra. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. O... No, powiem tak, na gwiazdę rocka to ja nie wyglądam. Jaki mosiek, ty, ale czoło ma prawie tak samo wysokie jak ja, ty, nie? Podobny, trochę modyfikacji tutaj, nawet podobny będzie. Taki śliski, spocony, przytłuszczona taka skóra, no whatever. Piegi, aha, odcień skóry, odcień, nasycenie. O co tu chodzi, ty, jakie nasycenie, przecież tu nic się nie zmienia. A nie, trochę się zmienia, tak delikatnie. Jasność, no. Fryzura. Kształt twarzy. O, cudownie to wygląda, tak, bardzo. Starfield Engine, making your character, no problem. Gigantyczna żuchwa. A jak tutaj jakąś fryzurę wybrać? A tutaj masz fryzurę, tak? Styl włosów, nasycenie, odcień. Aha. Nie ma żadnego irokeza? Mało rock'n'rollowe te fryzury. Ta łysa pała jest najbardziej rock'n'rollowa. No. Broda. Wąsy, muszą być wąsy. Te są chyba najbardziej wąsowate, co? Tak. Niech będzie. Koszulka. Górna część ciała. O, trzy do wyboru, do koloru. Biała koszulka, czarna koszulka. Dolna część ciała. Takie jeansy, tak. Obuwie. Nie ma glanów? Bez sensu. Oczy. Odcień oczu. Mało się zmienia, ale niech będzie. Rozmiar. Duże oczy. Wysokość. Wysoko oczy. Głębokość. Wyłupiaste oczy. Wąski. Wąskie oczy. Szerokie oczy. Idealnie. Usta. Rozmiar ust. Duże usta. Wysokie usta. Głębokie usta. Nasycenie. Czerwone usta. Nic się nie zmienia. Nie wiem co robię. O, idealnie. No, nos. Wielki nos. Krzywy nos. Głęboki nos. Podniesiony nos. Kształt nosa. 10. Idealnie. Brwi. Styl brwi. Monobrew. Gdzie jest mono... O, bez brwi. Tak. Tak, idealnie. Czy to wszystko mamy? Dobra. I nasza gwiazda roka będzie się nazywać Jasiu Srebrno Ręcy. Jan Srebrno Ręcy. Jasiu Srebrno... Jan Srebrno... Srebrno Ręcy. Tak będzie się nazywał. Idealnie. Tylko, że nie ma srebrnej ręki, ale no nie szkodzi. Trudno, no nie może mieć wszystkiego. Stwórz! Dostosuj swoją kapelę. Okej. Okay. Ty, można własny ten wprowadzić? O, momencik. Zaraz coś tu znajdę. W mojej galerii. Nasza kapela będzie się nazywać Bubr. To jest rock'n'rollowe. No, dobra nazwa dla zespołu? Bubr. Może być? Pewnie, że tak. Jasiuś Srebrnoręcy i jego kapela Bubr już na nadchodzącym przystanku Woodstock. Lornetka wkrótce. Niestety nie. Dziennik. Wow, dzisiaj spędziłem niesamowity dzień. Zgadnij, co się stało. Moja ciotka zabrała mnie na koncert. Początkowo myślałem, że będzie nudno, ale się myliłem. Na scenie była niesamowita kobieta grająca na gitarze. Nazywała się Lara. I wierz mi, przeniosła mnie do zupełnie innego świata. Muzyka, światła, wszystko było tak świetne, że nie potrafię tego wyrazić słowami. Wyraz twarzy Lary podczas grania na gitarze, taniec jej palców między strunami. Ach, stałem się jej fanem. Pewnego dnia chcę być jak ona, stać na scenie i zachwycać wszystkich. Teraz mam tysiące myśli i marzeń w głowie. Chcę być gwiazdą rocka. Tak, dokładnie tak! Chcę dostarczać ludziom to niesamowite uczucie, gdy mnie słuchają. Będę ciężko pracować, aby zrealizować swoje marzenie. Może kupię gitarę i zacznę grać. Albo zapiszę się na kurs muzyczny. Kto wie, może pewnego dnia będę na scenie jak Lara, tworząc swoją własną muzykę. Jesteś podekscytowany, dzienniczku? Bo ja jestem bardzo podekscytowany. Cudownie. No, dziecięce bazgroły. Pięknie, tak. Boże, jak ja wyglądam. A tu są te same rzeczy. No dobra, możemy się tam przebrać, ale nie, no, to kosztuje $100, to za drogie rzecz. A tu co to? Stoję jak na gitarę. Mamy gitarę. Co mogę z tą gitarą? Nie wiem. Wychodzę. Ale mamy eleganckie mieszkanie. Taki bungalow, można by powiedzieć. Ty! Jakieś ziomki tam na zewnątrz są. Dobra. Ty, estetyka? Wiecie, co mi się od razu estetycznie narzuca? Jak kiedyś graliśmy w tego, w Border Oficera. Przecież to wygląda bez kitu jak Rzeszów. Albo inny Sosnowiec. Nie, przepraszam, to jest ten. Jak się nazywa? Zabrze, to jest Zabrze. Totalnie to jest Zabrze. Niech będzie. Toaleta, prysznic. Działa. Toaleta nie działa. Kran? Działa. Dobrze, wszystko jest w najlepszym porządku. Co to jest?
Nie mogę tego podnieść. Przytrzymaj i przytrzymaj klawisz P i sikaj. Wow! Kontroluj strumień! Matko jedyna. No dobra, udało się. Przytrzymaj klawisz Tab i wybierz swój telefon, otwórz aplikację Progression na swoim telefonie. Popularność 1, miłość 1, przyjaźń 1, charyzma 5. Możesz przeglądać informacje o sobie i swoim związku w lewej sekcji. Ulica, dom babci, pojazdy, Sparrow, gitary, RPS 13. Aha, rozumiem. Zespół. Kto to jest w moim zespole? Nie mam pojęcia. Kochanek! Nie mam, niestety. Jak w prawdziwym życiu. Scena, stadion, trasa światowa. Kurde, na stadionie będziemy mogli grać jak na Wembley, Queen w 86. I co mam? Zacznij pisać swoją pierwszą piosenkę, współdziałając z notatnikiem muzycznym na stole. Okej, notatnik muzyczny. Dotknij D. Rozumiem. Napisz piosenkę. Wymagania. No, to mamy te wszystkie wymagania. D, D, A, D, D, A, D, D, A, A, D, D, A, D, A, D, D, A. Prowadź tytuł piosenki. A, jest. Skowyt smrodu mojego. Skowyt smrodu mojego. Idealnie. Tak, to będzie prawdziwy hit na rockowej scenie. Wyślij wiadomość do przyjaciela Rickiego, aby wystąpić razem. Ricky, do Ryszarda musimy napisać. Ryszard. Wysyłam. Wybierz miejsce. Ulica. Na ulicy normalnie koncert robimy. Jesteśmy gotowi na koncert, czekam na ciebie. Możesz znaleźć lokalizację na mapie. Dobra, Rychu, nie ma problemu. Dobrze. Opuść swój dom, aby kontynuować. Wychodzę. Witam. O. I co, tutaj będziemy gdzieś grali? Cóż to za miejsce? O, mogę kupić zupę pomidorową za 2 dolary. Kupuję, pewnie, że tak. Nawet 2. A, ja to od razu zjadam, ta? Ta, od razu to zjadam, rozumiem. 6 dolarów wydałem. Uwaga, miejsce przestępstwa. Ten dom został zidentyfikowany jako miejsce poważnego przestępstwa i został zabezpieczony. Obecnie trwają procedury prawne. Prosimy o powstrzymanie się od wchodzenia na teren i przestrzeganie poleceń policji. Do czasu zakończenia śledztwa to miejsce jest wzbronione dla wszystkich. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Silver Crown Police Department. Cześć, maleńka. Są ludzie, którzy obgadują twoją pasję do muzyki. Nigdy nie przestawaj, zwłaszcza żeby im dogodzić, kolego. Porzuć swoje marzenia i przyjdź pracować ze mną na siłowni. Siemano. Twoja próba gry na gitarze jest miła, ale wydaje się, że możesz mieć ukryte talenty gdzie indziej. Cześć. Co tu się dzieje? Halo? Matko jedyna. Tak o. Chociaż jak usłyszałem ten dźwięk, to od razu myślałem, że już na bardziej zaawansowanym etapie jest to wszystko. No, niech będzie. O, cześć Charlotte. Siemano, wszystko co robisz to hałasujesz przez cały dzień. Nic więcej, modlę się, abyś miał normalne życie. Oj, Charlotte, przestań. Przestań. Studio G. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że powinieneś przestać grać muzykę uliczny szczurze? Trzymaj się swojej pracy dziennej. O, poczekaj, pewnie nawet takiej nie masz. Haha, śmieją się ze mnie. Co to jest za jakieś normalnie szydzenie? Muszę, gdzie jest mapa? Tu jest mapa. Jestem tu, sklep odzieżowy, sklep motocyklowy. My musimy, ty, to jest gdzieś tutaj chyba, nie? Na tej ulicy. To nie jest gdzieś tutaj czasem? Uruchom aplikację YouCar na swoim telefonie i wezwij swoje auto z aplikacji. Wzywam. Aplikacja YouCar. Sparrow. Przejdź do swojego samochodu, naciśnij, aby wejść do samochodu. A gdzie jest mój samochód? Tutaj? Jan Sebnoręcy! Nawet mam ten! Nawet mam personalize tego typu... Wiecie, o co chodzi. Nie no, spójrz na tą brykę. Przecież to jest jakieś... Srebrna strzała, bo wiecie, Jan Sebnoręcy. Wchodzę. Jadę. Z drogi. Znajdź swojego... przyjaciela w parku, aby grać razem muzykę. Jadę. Ale to klei. Zaba. Ty, jak dobrze w te zakręty też wchodzi. Napędzam się. Chodzę na ręcznym. Na jedynce piłuję. Nitro odpalam. Nie mam niestety. Muzyka. Aha, ty. Mogę silnik wyciszyć. Idealnie. Dobra. Golf dwójeczka. No, klasyk totalny. O Jezus. Matko jedyna. Ty, to tutaj chyba. Czekaj, bo my źle jedziemy. Momencik. O, tutaj. Kurde, myślałem, że to sforsuje. No dobra, tutaj gdzieś zaparkujemy. Tutaj na poboczu chyba nic nie stanie, co nie? Idealnie. Wysiadam. Jest park. Trochę mi się lać chce. Nie powiem, ale trochę mi się lać chce. O! Rychu, siema! Co tam, Rychu? Siemano. Podejdź do mikrofonu, naciśnij klawisz E, aby zacząć grać na gitarze, kliknij na pierwszą kartę piosenki. Dotknij, przytrzymaj. Jak w Guitar Hero, ty... Normalnie. Widzowie mogą oklaskiwać wysyłając 1 do czatu. Widzowie mogą wygwizdywać się wysyłając 0 do czatu. Jest liczba oklasków, jest wyższa, zarobisz dodatkowe pieniądze, a jeśli jest niższa, stracisz pieniądze. Jeśli zarobisz bity podczas odtwarzania piosenki, zostaną one dodane bezpośrednio do zarobionych pieniędzy. No ale ja nie mam bitów na Twitchu, tylko nie mogli do jakiejś normalnej platformy, na przykład na Kiku. No. I co teraz? Skowyt smrodu mojego. Jak w to grać? No. Jadę. Tę, tę, tę.
Nie umiem w takie zręcznościowe gry. A! Ile to muszę grać? Perfekcyjnie, brakujące nucy 3. Plus 3 do popularności. Działa to w ogóle ta ten? Twoi widzowie polubili twoją piosenkę. Plus 100 dolarów dostałem, chyba działa ta integracja. Ja myślałem, że tak więcej będzie, może jakiegoś showmanstwa zrobić, coś w tym stylu. Ilość piosenek, które możesz zagrać z Ricky. 1 na 3, ale mi się już nie chce. Mi się już nie chce. Ricky, Rychu, ty się dobrze czujesz? Ty. Domal. Zagubiona 444. Co oni mają? Co? Kobrent. Co za ziomki? A? Oj, tam mam problem z trzymaniem moczu, to nie moja wina. To jest rock and roll. Niech będzie. Dobra robota, Rychu. Jak najbardziej. O, kawa. Dawaj tą kawę. Pasuje robota. Otwórz aplikację kamera na telefonie i zrób zdjęcie. Robi zdjęcie. Rychu! Zrobiłem Rychowi zdjęcie. Pasuje. Uruchom aplikację Pixstagram na swoim telefonie i załaduj zdjęcie. Pixstagram. Tu. Dodaj nowe zdjęcie. Wgrywanie. Pierwszy komentarz ode mnie, kumplu. Piękne to zdjęcie. Pięknie to zrobiliśmy. Naprawdę, nie zapomnę nigdy. Jan Srebrnoręcy, 7 obserwujących, tak, tak. Jeszcze trochę, nie mogę się doczekać momentu, gdzie będę miał więcej w gierce followów na Instagramie niż mam w rzeczywistości. Piękna sprawa. Otwórz aplikację Jobs na telefonie i wybierz pracę, którą chcesz i ją ukończ. Kurde, jeszcze do normalnej pracy mam iść? Bez sensu. Dystrybucja ulotek, naprawa gitar. Dobra, dystrybucja ulotek, to będzie super. Poszukiwani dystrybutorzy ulotek do kampanii marketingowych, elastyczne godziny pracy, aplikuj teraz. No, brzmi jak praca marzeń dla kogoś, kto ma aspiracje, żeby być gwiazdą rocka. Dystrybucja ulotek. Siemano, Oksawo, chcesz ulotkę? Pasuje. Siema, Elszka, chcesz ulotkę? Pasuje. Siemano, Kamoranezi, chcesz ulotkę? Pasuje. Siemano, Tomi Sobi, pasuje. Łap też to. O Boże, piękna gra, gra dekady. Tak, tak. Siemano, chcesz ulotkę? Trzymaj. O, chyba już idź do pubu, aby na chwilę się zrelaksować. O, i wreszcie ta gra zaczyna mówić sensem. Wreszcie ta gra zaczyna mówić sensem, jak najbardziej. Dobra, opanuj się. Opanuj się, nie jesteś jeszcze gwiazdą rocka, nie możesz. Lecimy. Ma jakieś powiadomienie w telefonie. Messenger. Bank. Dystrybucja ulotek została pomyślnie zakończona. Twoje konto zostało zaślone 20 dolarów. 20 dolarów, daj spokój, ja koncert zagram, widzowie mi zaspamują jedynkami czat i od razu pieniądz jest w kabzie, a nie tam jakieś ulotki będę rozdawał. Typa, jaki elegancki pub. Bardziej klub nocny niż cokolwiek innego. Siemano, Michał Szpak. Trochę się zmienił od Eurowizji, ale niech będzie. Witam, siemano łysy. Co tam jak tam? Cześć, co tam jak tam? O, witam, witam. Kupuję piwo. Walimy. Do zera. Szybko daj mi słomkę. To drugie szybciej wyzeruje. Pasuje. No. Flirtować. Imię Wiktoria. Zawód. Osobowość. Charyzma. Zaproś na randkę. Ale co ja mam z nim zrobić? Mogę coś z nią robić? Nie mogę nic z nim zrobić. Czy mogę? Zaproś kogoś, kogo masz wystarczająco dużo charyzmy, aby go zaprosić. Co? Zaproś kogoś, kogo masz wystarczająco dużo charyzmy, aby go zaprosić, dobra? Cześć. A ja nie mogę filtrować, znaczy flirtować z nikim. Aha. Cześć, Moleńka. To co, ja mam więcej browarów wypić? Matko jedyna, Sofia. Jak ty chyba normalnie, całkiem piękna, może nawet żona. Sofia tutaj niewzruszona. Jak ja mam tutaj zwiększyć charyzmę pośród tych ludzi? Siemano, zaproś na randkę. Zapraszam. Zostałeś odrzucony, ale zawsze są nowe możliwości. Słucham? Naciśnij klawisz K i wydaj swój pierwszy punkt umiejętności w zakładce umiejętności. No co ty gadasz, że tu jest jeszcze drzewko umiejętności? Nie wierzę. Możesz w karierę, w inne, albo w miłość iść. Jak to mówią ci, którzy nie mają szczęścia w karierze, mają szczęście w miłości, czy jakoś tak to się mówi. Odblokować. Rozmowa. Pozwala ci rozmawiać z określonymi postaciami NPC. Atrakcyjną. Spowalnia spadek poziomu szczęścia twojego partnera. Imponujące słowa, wzmacnia wpływ twoich słów na osobę, z którą rozmawiasz. Pozwala ci zdobyć cechy osób, z którymi rozmawiasz. Pozwala ci doświadczyć romantycznych chwil z partnerem. Kwity czat, zwiększa liczbę wiadomości. Czy powinniśmy dać pieniądze biednemu streamerowi? 1 tak, 0 nie.
Nie, no widzowie, no chociaż w grze komputerowej mi dajcie pieniądze, jak wy mi nawet nie dajecie w realu. No, tacy jesteście. Ty, jak ta integracja lepiej działa niż w Baldur's Gate, nie? Bez kitu. Za jak to szybko zlicza. No. Ale miła rozmowa. I co, i dostałem pieniądze? Gdzie są moje pieniądze? Pizza. Kupuję. I ciacho. Też kupuję. Pasuje. Ja idę z Sofią gadać. Cześć, Sofia. A czemu nie mogę rozmawiać? Chyba z tym, z tą muszę, co? Siemano. Rozmawiaj. Czy przyszedłeś do mnie z jakiegoś konkretnego powodu? Nie. Liczyłem, że to ty przyjdzie. Ale ile można czekać? Ach, typowe, czekanie na youtubera. Może ustawmy powiadomienia, co? O nie, tak nie będzie. Dobra, a zgadniesz, co jeszcze szybciej rośnie od twoich subskrypcji? Jest problem z połączeniem. To albo po mojej stronie, albo po twojej. Odpowiem. Podrywu uczył mnie sam mistrz MMA Śląska. Pewnie lista osób, które chcą się z tobą nie widzieć, ale spoko, każdy ma jakiś talent, prawda? No co ona mówi do mnie, no? Co jest ty? A może ona tak po prostu mówi, żeby się mnie pozbyć? Wiesz, jak dzwonisz do kogoś i udajesz automatyczną sekretarkę. Nie będę z nią rozmawiał, daj spokój. Sofia, gdzie jest Sofia? Łysy, może z tobą pogadamy. Z Łysym można... A nie, nie mogę flirtować. Zjadam ciastko, kurde. Idę stąd, bo tu nie można rozmawiać, nie mam czasu. Idę do domu. Pierdzielę to jakieś filtrowanie. Ona do mnie gada, że mam timeout. Nie da się funkcjonować. 3 browary wypiłem, siadam w polo i jadę w pizdu.